Przecieki okazały się trafne. Podczas konferencji Mobile World Congress w Barcelonie zaprezentowana została odświeżona wersja kultowego telefonu Nokia 3310. Producent zachował tradycyjne elementy urządzenia nawiązujące do dawnych lat. Jednocześnie zdecydował się na lifting, który objawia się m.in. zaokrąglonymi kształtami i kolorowym wyświetlaczem. Z oczywistych względów telefon jest smuklejszy i lżejszy od swojego poprzednika. W środku znajdziemy jednak klasyczny dzwonek Nokii oraz odświeżoną grę Snake, która jednocześnie kojarzy się właśnie z tym urządzeniem. Zachowano też legendarny czas pracy na baterii. Producent wyjaśnia, że na jednym ładowaniu telefon może działać w trybie czuwania nawet miesiąc. Czas rozmów wynosi natomiast 22 godziny. Nokia 3310 obsługuje tylko łączność 2G. Pamięć wewnętrzna wynosi 16 MB, jednak można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD. Znalazło się też miejsce na gniazdo słuchawkowe oraz skromny aparat o rozdzielczości 2 megapikseli. Telefon działa w oparciu o system Nokia Series 30+. Urządzenie będzie dostępne w 4 kolorach: czerwonym, żółtym, ciemnoniebieskim i szarym. Sugerowana cena detaliczna wynosi 49 euro. Czytał Dawid Klein.